Kolejny odcinek podcastu. Wow, serio, ja trochę tak jakby nie dowierzam. W sensie dowierzam, bo ja jestem tym typem człowieka, co jak coś już, wiecie, powie, to ja to robię. Akcja, reakcja i lecimy z tematem. Natomiast nie sądziłam, że nagrywanie podcastu będzie mi sprawiać aż taką radochę i z taką motywacją oraz entuzjazmem będę siadać do mojego biurka, wyciągać mikrofon, laptopa i klikać tam ten taki guziczek z taką czerwoną kropeczką, wiecie, żeby tam nagrać ten podcast. Więc super, mega się cieszę. Dzisiaj przychodzę do Was, przychodzę, w sumie tak średnio chyba przychodzę, bo siedzę, no ale dzisiaj mam dla Was temat, który jest chyba jednym z takich moich ulubionych tematów, chociaż szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o moje ulubione tematy, to są prawie wszystkie związane z jakimiś relacjami, związkami i tak dalej. No ale dzisiaj jest taki temat, gdzie ja mam dosyć mocno wyrobioną... Jezus Maria, czy tam pani ma reklamówkę z... Nie wiem, to, co to jest, jakiś Team X? Boże Święty, słuchajcie, z tymi sąsiadami to nie wiem, trzeba porozmawiać chyba. Dobra, słuchajcie, wracając do tematu, ja mam dosyć mocno wyrobione zdanie na ten temat i... No może w ogóle, Ola, powiesz, jaki to temat, co? Dobra, generalnie dzisiaj sobie porozmawiamy o wymaganiach, o standardach i o oczekiwaniach. To jest w ogóle oczekiwania. Jezus, ja uwielbiam oczekiwania, bo absolutnie zazwyczaj nic z tych naszych oczekiwań się nie dzieje i w ogóle ciężko im sprostać. Natomiast ja mam dosyć mocno wyrobione zdanie w tym temacie, że trzeba mieć wysokie oczekiwania i wysokie standardy. No i słuchajcie, no po prostu jakby nie będziemy brać jakichś tam śmieci z ulicy, prawda? Więc, Jezus, nie no, świetnie w ogóle zaczyna się ten odcinek, ale to oznacza, że ja już jestem w takim moodzie na nagrywanie, więc muszę korzystać z tej chwili, carpe diem i olej te sprawy. Okej, dobra, słuchajcie, ja zacznę wstęp do tego odcinka od mojego ulubionego powiedzenia. I to jest powiedzenie, które słyszał zapewne każdy z Was, a ja od mojej mamy to słyszałam już z 10 tysięcy razy. Mianowicie, tego kwiatu jest pół światu. Ja wiem, że teraz każdego z Was zapewne przeszedł taki wewnętrzny cringe, mnie również, bo no słuchaj, Ola, tego kwiatu to jest pół światu i Ty na luzie kogoś sobie tam znajdziesz. No i powiem Wam tak, ja teraz patrzę na otaczający nas świat, ponieważ siedzę tutaj przy oknie i okej, ja tam widzę jakieś krokusy, jakieś przebiśniegi, jakieś stokrotki, tak, no tak naprawdę tego nie widzę, bo jest jakoś szaroburo i w ogóle wiosna dopiero tam się, wiecie, rodzi do życia. No ale ja sobie myślę, no nie, no tak średnio, mi się te krokusy tak, nie, tam fioletowy, to tak, tutaj te stokrotki to też tak, no nie do końca, ja bym chciała tulipana. No i pojawia się problem, bo tulipany to, no nie wiem, w chwili obecnej na przykład są tylko w Holandii, powiedzmy. I wiecie, co ja słyszę, że no Ola, no z takimi wymaganiami to Ty sobie, no nie ma jak ogarnąć tego tulipana tutaj w Polsce. I Wy sobie myślicie, kurczę, może ma rację. No dobra, to już wezmę tego krokusa. No nie lubię fioletowego, ale wezmę. Nie, 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 słuchajcie, Wy czekacie, aż te tulipany to zaimportują do Polski. I dostaniecie go. Mam nadzieję, że tak będzie, bo ja nie chcę żyć jakąś złudną nadzieją. Okej, poleciałam z metaforą całkiem nieźle, ale chodziło mi o to, że ja już się spotkałam z takim stwierdzeniem, że jak masz zbyt wysokie wymagania, to absolutnie w ogóle nikogo sobie nie znajdziesz, bo osób idealnych nie ma. Ja się z tym zgadzam, słuchajcie, osób idealnych nie ma, ale to nie oznacza, że trzeba po prostu brać, co się tam Wam na ulicy napotoczy. Bycie w związku to jest mega poważne przedsięwzięcie i tam trzeba poświęcić swój czas, swoją energię, więc bycie z kimś dla samego bycia z kimś, bo ludzie gadają, że o, no, taka fajna dziewczyna, a nie ma nikogo, ciekawe dlaczego, ciekawe, co jest z nią nie tak, no to no ja dziękuję bardzo za taką relację i ja sobie znajdę 100 innych rzeczy, które po prostu będą dla mnie bardziej ciekawe i na które ja bym bardziej wolała poświęcić ten mój czas i tę moją energię. Ja nie lubię marnotrawstwa. I ja, jeśli mam, w cudzysłowie oczywiście, marnować ten mój czas na kogoś, no to to musi być ktoś sensowny. Ktoś, kto zasługuje na ten czas, ponieważ ja swój czas oraz, tak jak już powiedziałam, swoją energię, swoją cierpliwość uważam za bardzo wartościowe. To jest moje życie i tę energię chciałabym spożytkować jak najlepiej, z najlepszymi dla mnie korzyściami. I tutaj w ogóle wydaje mi się, że bycie singlem jest no jakby najlepszym okresem, kiedy możecie to zrobić i bardzo trzeba
doceniać, tak mi się wydaje, możliwości, które nam daje bycie samotnym, o nie. No ale tak samo w sumie bycie w związku też daje nam wiele rzeczy i uczy nas, no, sporo. Natomiast no, relacje są po prostu dodatkiem do naszego życia i ja wychodzę z założenia, że aby być jakby w 100% przygotowanym na jakąkolwiek relację, to trzeba umieć najpierw doceniać jakby siebie i spędzanie czasu z samym sobą. Tutaj dużo ogólnie rozchodzi się właśnie o ten czas i tę waszą energię, która powinna być dla was po prostu najcenniejsza. A akurat, no powiem wam, nie wiem, czy też macie takie spostrzeżenia. Mi się wydaje, że obecnie jest bardzo duży problem z tym, że ludzie są uzależnieni od bliskości, od właśnie takiego bycia z kimś, od bycia w centrum czyjejś uwagi. Myślę, że każdy z nas zna taką osobę, która po prostu nie potrafi być za długo singlem, bo jak się z kimś rozstaje, to się okazuje, że no ona w sumie to nie ma swojego życia poza jakby tą osobą i nie wie, na co może spożytkować ten swój czas, więc obniżają się jej wymagania, jej oczekiwania, jakieś tam standardy, żeby po prostu tylko kogoś mieć. I mnie zawsze wpienia takie zachowanie, się zawsze tak strasznie irytuje, jak słyszę takie historie i jakby, wiecie, ja rozumiem, no super jest mieć kogoś, kogo po prostu uwielbiamy i z kim można, nie wiem, przegadać całą noc i polecieć balonem gdzieś albo skoczyć na bungee, ale czas jest taką rzeczą, słuchajcie, której w naszym życiu jest tylko mniej i ja naprawdę uważam, że trzeba ten czas poświęcać na rzeczy, które po prostu są tego warte. I tutaj przechodzimy do sedna całej tej sprawy, czyli do tego, że warto jest mieć wysokie wymagania, bo jak się ma wysokie wymagania, to jest trochę mniejsze prawdopodobieństwo, że ta druga osoba na przykład zacznie was na każdym kroku zawodzić. Wymagania ma każdy z nas i one dotyczą różnych aspektów naszego życia i też większość z nas, nawet nie większość, wszyscy z nas mamy oczekiwania. I te oczekiwania są wobec ludzi, wobec jakichś spotkań, wobec randek i one tworzą w naszej głowie bardzo często złudny obraz tej sytuacji lub właśnie tej osoby, który nijak w ogóle łączy się z rzeczywistością, a później, no to wiecie, co na nas czeka, tylko żal, smutek i rozczarowanie. To jest w ogóle jakaś moja ulubiona kolokacja, więc ona zapewne będzie się często przewijać w moich odcinkach. No ale wiecie, jak macie jakieś oczekiwania wobec kogoś i ta osoba was zawiedzie, no to jakby co ma być innego? No żal, smutek i rozczarowanie. Ale weźmy sobie na przykład na tace? Nie, czekajcie, jak to się mówi, pod lupę? Tindera, naszą ulubioną aplikację. Ja nie lubię Tindera dlatego, że ja z wiadomości, z pisania z kimś, nie jestem w stanie wywnioskować, jakim człowiekiem jest ta druga osoba i o wiele bardziej wolę z tą osobą porozmawiać na żywo. Natomiast jeśli właśnie zaczynacie od pisania, to już tam w waszej głowie tworzy się jakiś obraz tej osoby. No i wy, no co, no macie oczekiwania, jak idziecie na jakąś tam randkę do parku z tą osobą. I no czasem się może okazać, że jednak ta osoba, no okaże się taka być troszkę inna niż była w tym internecie. Tutaj mogę też wam zrobić takie nawiązanie do w ogóle mojej działalności w internecie. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mnie poznaje i ja poznaję nową osobę i ja tej osoby nie znam, a ta osoba zna mnie właśnie z internetu. Ponieważ ja wiem, że ona ma już w swojej głowie jakiś wizerunek mojej osoby i że ja poniekąd jakby będę musiała się temu dopasować. W sensie wiecie, o co mi chodzi, że po prostu ja wiem, że ona będzie się na mnie patrzeć przez pryzmat tego, co tam sobie już w tej głowie wytworzyła i mi może być ciężko jakby może sprostać tym wymaganiom, dlatego ja wolę po prostu poznać kogoś, kto absolutnie nie zna mnie jako pani Alex Mando Style, bo ja wtedy swój wizerunek mogę budować od zera. Nam, jak już jakiś obraz w głowie się stworzy i my mamy te oczekiwania, to my się na to nastawiamy i jakby my nie jesteśmy w stanie dopuścić do siebie myśli, że może być inaczej i w ogóle zakładamy, że takim pewnikiem jest, że ta druga osoba też to wie i że ona to w ogóle powinna się tego domyśleć. No a jak ona ma się tego domyśleć, jak ona przecież nie siedzi w naszej głowie i ona jakby no nie wie, co my w tej głowie mamy. Niemniej jednak, no
Warto, słuchajcie, warto jest mieć te wysokie wymagania. Ja tutaj powrócę do sedna całej tej sprawy, bo z niskimi wymaganiami to jest tak, że one nas prowadzą, słuchajcie, w ciemne zakątki randkowego i związkowego lasu. Boże, ja tak coś lubię w ogóle robić, jakieś takie dziwne metafory. Ale pamiętam, że jak czytałam książkę Joasi Okuniewskiej, czyli po prostu bogini wszystkich idiotek i wszystkich idiotków, ona tam napisała takie w ogóle bardzo trafne słowa dotyczące randkowania, że jak pójdziecie na jedną, dwie, trzy randki i one będą bardzo słabe, to czwarta, która będzie tylko tam, wiecie, o 1% lepsza, to Wy ją potraktujecie jak jakąś ziemię obiecaną. I słyszycie, Boże, Boże, czwarta była odrobinę lepsza i ja już biorę tego chłopaka, on jest cały mój i w ogóle nieważne, że absolutnie reszta jest tragiczna, jest jedną wielką katastrofą i nie spełnia ten typ absolutnie żadnych moich wymagań, to ja go biorę, bo po prostu poprzednicy byli tak beznadziejni, że mnie już nic lepszego na tym świecie nie spotka. I nie ma się co dziwić temu zachowaniu tak naprawdę, no bo jak nas jeden, drugi, trzeci raz, coś tam, czekajcie, pokręciłam chyba coś w tym zdaniu. Jak nas jeden, drugi, trzeci raz spotka coś takiego niezbyt przyjemnego i wiecie, tragedia, po prostu tragedia, to zaczynamy sobie myśleć, kurde, może faktycznie, może ja jestem zbyt wymagający, jakiś taki, wiecie, zbyt surowy, może ja oczekuję zbyt wiele. Jeśli oczekujecie księcia na białym koniu, który przyjedzie pod wasz dom i zaproponuje wam jakieś księstwo albo gród, to faktycznie no może się to wydarzyć tak niezbyt prędko, a jeśli się wydarzy, to już bardziej prawdopodobne, że w jakiejś bajce Disneya. Ale jeśli po prostu chcecie poznać kogoś interesującego, to no nie wiem, wydaje mi się, że to chyba nie jest aż tak duże wymaganie i chyba warto poczekać i, nie wiem, poświęcić ten czas na rozwój samego siebie. Dobra, tutaj się już włączył coach Ola, ale chodzi mi o to, że słuchajcie, nie ma co tych swoich wymagań, tak wiecie, porzucać, bo one mają zazwyczaj sens, tak przypuszczam, że mają sens w Waszym przypadku. I ja, słuchajcie, nawet na potrzeby tego odcinka, ja sobie stworzyłam listę cech i zachowań, które absolutnie jakby nie przejdą u mnie w tworzeniu wartościowych relacji. No i wiadomo, tak jak już tam powiedziałam, nikt nie jest idealny, zdarzają się różne przypadki, ale są takie rzeczy, które po prostu na dłuższą metę nie przejdą. Numero uno, które sobie zapisałam, to cecha, która wydaje mi się, że już w ogóle powoli wymiera, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, czyli bezinteresowność. Brak bezinteresowności to jest coś, co w ogóle ja od razu wyczuwam w drugiej osobie i z czego, no może nie powiem, że jestem jakoś bardzo dumna, ale zawdzięczam to temu, że właśnie od wielu lat działam w internecie i miałam już do czynienia z różnymi ludźmi i z różnymi znajomościami i nauczyłam się, że niestety większość ludzi po prostu ma do Was jakiś interes. Więc jeśli ja widzę, że jakaś osoba chce mieć jakieś, wiecie, korzyści ze znajomości ze mną, no to ja od razu ją skreślam. I tutaj chyba nawet nie ma co tego tematu bardziej rozwijać i dla wszystkich jest to jasne, dlaczego tak się dzieje. Numer dwa to brak wychodzenia z własną inicjatywą. I ja tutaj, jeśli o to chodzi, ja do pewnego stopnia jestem tolerancyjna, ponieważ ja z natury jestem osobą, która bardzo często wychodzi z własną inicjatywą i to jakby dla mnie nie jest żadnym problemem, ale jeśli ja nie widzę absolutnie żadnego zaangażowania z tej drugiej strony, no to przecież ja nie będę błagać tej osoby na kolanach o tę znajomość. To jest coś, co trzeba zapamiętać, ale ja wiem, że większość z nas to w ogóle zapomina o czymś takim, bo wiecie, spotykamy jakiegoś fajnego chłopaka albo jakąś fajną dziewczynę i mamy tam na niego crusha albo na nią i ta osoba, ona tak średnio jest z nami zainteresowana, ale my sobie myślimy, nie, na pewno coś da się zrobić, ja muszę wyjść z jeszcze jedną inicjatywą, ja muszę pokazać moje zaangażowanie, no ale słuchajcie, jak ta druga osoba jakby nie chce, no to no nie będziecie jej zmuszać, prawda? Slogan tego odcinka: czas marnujemy tylko na te osoby, które są tego warte. Super. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. Przechodzimy do numerka trzeciego, czyli, o Jezu, słuchajcie, to jest moje ulubione, rzucanie słów na wiatr.
Jezus, Boże, słuchajcie, jakbyście teraz widzieli moją minę, ja nienawidzę, jak ludzie rzucają słowa na wiatr i nie dotrzymują obietnic. I jak mnie takie zachowanie, po prostu mnie to rozsierdza od środka. I już nawet, słuchajcie, pali licho tam ja, jakieś niedotrzymanie obietnicy wobec mojej osoby. Mnie to irytuje, jak ludzie nawet wobec siebie mówią, że no, ja zrobię to, nie wiem, zapiszę się na takie zajęcia, chcę spełnić takie marzenie i w ogóle to się później nigdy, przenigdy nie dzieje. I ja po prostu nie jestem w stanie być w towarzystwie osoby, która tak marnuje swój czas i swój potencjał. I problemem tutaj jest to, że ja po prostu nie jestem w stanie za bardzo nic z tym zrobić. Jedyne, co mogę zrobić, to po prostu wyautować się z tego towarzystwa, żeby ono na mnie negatywnie nie wpływało. I to samo jest z kolejną cechą, którą sobie zapisałam, czyli słomiany zapał. O Boże, słuchajcie, ja autentycznie, jak ktoś ma jakiś słomiany zapał i zaczyna coś robić i nigdy tego nie dokańcza, mnie po prostu, nie, słuchajcie, ja zaraz rzucę w tą osobę jakimś butem, w ogóle nie wiem, co to jest za jakieś porównanie w tym momencie, ale słomiany zapał to jest, uważam, w ogóle jedna z najgorszych cech, jaką można posiadać i mnie tutaj psychicznie wykańcza fakt, że ja jestem bezsilna, bo jeśli ta osoba nie chce i poddaje się za każdym razem i nie chce dawać drugiej szansy jakimś tam, na przykład, nie wiem, hobby, pasjom i tak dalej, to my nic nie jesteśmy w stanie z tym fantem zrobić. Jeśli ona nie chce, to ona nie chce. Tylko od niej zależy, żeby jej się po prostu chciało. I jak to przystało na po prostu super fajne osoby, czyli nas, no to my przecież doradzimy tej osobie, my z nią porozmawiamy i po prostu najlepiej to byśmy tam rąbka nieba chcieli jej uchylić, żeby jej się zechciało zrobić coś tam i żeby ona wreszcie dokończyła jakiś swój plan czy pomysł. No ale no co, no można tylko rozłożyć ręce, bo są granice i no niestety pewnej granicy my nie przeskoczymy i ta osoba po prostu musi chcieć sama. Kolejny punkt to brak lojalności i tutaj raczej nie będziemy się nad nim rozwodzić, bo większość pewnie ogarnia, jak to działa i brak lojalności no, nie wróży za dobrze rozwijaniu jakiejkolwiek relacji, więc no, raczej nie rozwijajmy jej po prostu. Zapisałam tutaj też sobie zbyt duże skupienie się na sobie, egocentryzm, brak zainteresowania wami, to też są takie raczej, dobra, musiałam się napić wody, brak zainteresowania wami i takim rozwojem waszej relacji i to tak naprawdę jesteście w stanie wywnioskować ze zwykłej rozmowy, czy osoba jest zaciekawiona wami, czy jest zaciekawiona rozmową, czy poświęca wam wystarczająco dużo uwagi, na którą wy zasługujecie. I jako ostatni punkt mam zapisane coś, co jest no, mocno kontrowersyjne i zastanawiałam się, czy faktycznie to tutaj ująć, ale ma to rację bytu. Mianowicie poglądy polityczne. I wiecie, tak myślałam też trochę nad religią i doszłam do wniosku, że jakby religia nie ma takiego znaczenia, jak w szczególności chyba w obecnych czasach mają poglądy polityczne. Bo powiem wam szczerze, że ja nie wyobrażam sobie bycia znajomymi. Okej, dobra, może jeszcze bycie znajomymi na uparłego by przeszło, ale na przykład bycie w związku z kimś, kto ma absolutnie przeciwne poglądy do moich. I ja nie oczekuję, aby ta osoba zmieniała te poglądy dla mnie, tylko ja po prostu wymagam poszanowania tych moich poglądów, natomiast wszyscy wiemy, jak to jest z poglądami politycznymi. Jak się już wejdzie w jakąś taką polityczną dyskusję, to ciężko jest z niej wyjść z uśmiechem na twarzy i ze spokojem ducha. Oczywiście to też no jakby w największym stopniu zależy od człowieka, bo są osoby, które są w stanie być w związku, w jakiejś tam, wiecie, relacji znajomości z osobą, która ma całkowicie inne poglądy od nich. Natomiast no ja teraz w tym, no wiecie, mój podcast, więc mówię za siebie i ja sobie czegoś takiego absolutnie nie wyobrażam. Jakby wiecie, ja toleruję, ja akceptuję, ale
No, powiem Wam, że ciężko byłoby chyba nam coś razem wspólnie tworzyć, że tak ujmę, i myślę, że tam mogłyby lecieć talerze, mimo tego, że ja nie jestem za bardzo taką kłótliwą osobą. Ja nie lubię sporów, więc ja bym nie krzyczała, ja bym ewentualnie krzyczała w duszy. Ale tak teraz nawet jak sobie na to spojrzę i na moich znajomych przede wszystkim, to wydaje mi się, tak czy siak, my zazwyczaj przyciągamy do siebie ludzi, którzy wyznają podobne wartości do tych naszych, bo no, chyba łatwiej jest nam po prostu wtedy tworzyć relacje i tworzyć właśnie coś wspólnie. No tak, dobra, słuchajcie, to tyle w tym temacie polityka. Kończymy ten temat, przechodzimy dalej. Ja chciałam powiedzieć, ja od małego jestem wybredna. I może troszkę z wiekiem mi to przeszło i zaczęłam częściej iść na jakieś kompromisy, bo niestety w dorosłym życiu często trzeba iść na kompromisy. Natomiast uważam i ponownie to powtarzam, że trzeba mieć do siebie szacunek i nie brać wszystkiego, co popadnie. Ja tutaj wcześniej mówiłam o takich cechach, zachowaniach, które u mnie no nie przejdą, bo ja nie będę w stanie budować zdrowej relacji, jeśli one notorycznie będą się pojawiać, bo okej, może się coś tam zdarzyć raz na jakiś czas, to wybaczam, ale jak będzie się coś powtarzać ciągle, to niestety ja mówię soreczka, sayonara, ja za taką relację dziękuję. Natomiast mogą też się pojawić takie oczekiwania i możemy mieć też takie wymagania, które dotyczą trochę bardziej błahych spraw, typu na przykład chcielibyście, aby chłopak otwierał Wam drzwi w przejściu. A czemu nie? Niech będzie dżentelmenem. Ale to jest w ogóle super. I jeśli chłopcy to robicie, to ja bardzo to doceniam, jest to cute. No albo, nie wiem, kurczę, są takie rzeczy, że one nie są aż tak ważne, ale gdzieś tam jednak zwracają waszą uwagę i dopóty, ja nigdy nie wiem, jak to się mówi, nie są to jakieś takie, wiecie, abstrakcyjne wymagania, to myślę, że jest okej, aby je mieć. No, warto jest mieć jakieś standardy. Ja tutaj mogę się z Wami podzielić takim jednym moim, no, ja bym to nazwała w sumie standardem, ale to jest też w sumie no, pewnego rodzaju wymóg, że ja jak kogoś poznaję, to ta osoba, ona ma po prostu zrobić na mnie wrażenie. Że wiecie, że ja stoję i ja myślę sobie, kurde, ja chcę tą osobę poznać. To jest coś, co jest dosyć ciężkie do zrealizowania, ale nie jest niemożliwe. Nie jest niemożliwe, bo już paru osobom się to udało, że ja przy pierwszym spotkaniu byłam taka, Jezus Maria, chyba poznałam swojego przyszłego męża. Nie no dobra, to w tym kierunku nie szło, ale byłam taka, że wiecie, wow, jakby ja jestem zainteresowana, zaciekawiona tą osobą, chciałabym z nią porozmawiać i chciałabym ją poznać lepiej. I okej, faktycznie, czasem to pierwsze wrażenie może być mylne i pewnie zdarzyło się mieć Wam taką sytuację, że kogoś poznaliście, no i to pierwsze wrażenie to było takie, no, bez szału, a później nagle pyk i wiecie, jesteście w związku. Ale chodzi ogólnie o ten taki flow, bo ja na przykład często się śmieję, że mój wymarzony chłopak to on, absolutnie on musi grać na fortepianie albo na gitarze i do tego jeszcze najlepiej śpiewać, gotować, tańczyć, i oczywiście musi mi wybudować dom, no bo jakby w innym wypadku to, no nie wiem, ja będę musiała poważnie rozważyć jego kandydaturę. Ale ja oczywiście się z tego śmieję, no i wiecie, jakby nie na tym związek się opiera. No i super, gdyby on na przykład, nie wiem, grał na tym pianinie, albo był jakimś fantastycznym kucharzem, no ja bym po prostu była w raju, ale no jak nie będzie grał, ani nie będzie gotował, no to jakoś ja to zniosę, no to ja będę grała, ja będę gotować. Okej, dobra, bo już tutaj trochę poleciałam z tym tematem. Wiecie, o co chodzi, po prostu ze związkiem jest tak, że związek też nie rozwiązuje Waszych problemów. On generalnie tych problemów to dodaje Wam jeszcze więcej. Dlatego nie warto uczestniczyć w rzeczach, które są poniżej Waszych oczekiwań, bo to jest no, brak poszanowania dla Was, dla Waszego czasu, Waszej energii, Waszych nerwów. Nie warto się męczyć i nie warto po prostu, wiecie, brać tej padliny z chodnika, jak jakieś hieny. Jezus, dzisiejsze porównania to jest po prostu złoto. Jak coś nie spełnia Waszych oczekiwań,
to nie brniecie w to dalej, bo jak brukselka nie spełnia Waszych smakowych standardów, to jej po prostu nie jecie. Zgadza się? Szanujcie siebie, swój czas i otaczajcie się ludźmi, którzy traktują Was na poważnie, no bo Wy oczekujecie, że skoro Wy ich traktujecie na poważnie, to oni też Was na poważnie traktować będą. Czasem się to nie udaje, ale otaczajcie się ludźmi, którzy traktują Was na poważnie, taka rada ode mnie, no i miejcie te wysokie wymagania. Ja, słuchajcie, Wam daję zezwolenie, bo jak już znajdziecie sobie kogoś, kto będzie tym Waszym wymaganiom odpowiadać, no to słuchajcie, zaczepiście, no w ogóle ekstra i każdy będzie Wam zazdrościł i pytał: Jezus Boże, Ola, gdzie Ty dorwałaś tego jakiegoś, nie wiem, Zdzisia? A ja będę mówiła: no słuchajcie, no pojechałam tam do Holandii po tego tulipana. Okej, dzięki śliczne za wysłuchanie tego odcinka, do usłyszenia już w kolejnym i cześć!